I teraz zaczyna się robić ciekawie w tym elemencie powieści, ponieważ kiedy dzieci wraz z bobrami idą przez ciemny las, bóbr zaczyna mówić o Aslanie i język, jakiego używa, jest bardzo ciekawy. Sam posłuchaj. Potem dał znać dzieciom, aby przysunęły się do niego bliżej, tak, że jego długie wąsy łaskotały je w policzki. I dodał stłumionym szeptem. Mówią, że Aslan jest w drodze, a może już wylądował. I wówczas zdarzyło się coś dziwnego. Żadne z dzieci nie wiedziało o Aslanie więcej niż wy. Ale gdy tylko bóbr wypowiedział te słowa, każde z nich poczuło się zupełnie inaczej. I potem, och, czy nikt nie może nam pomóc, jęknęła głucho Łucja. Tylko Aslan, powiedział bóbr. Musimy iść i spotkać się z Aslanem. Kim jest Aslan? Zapytała Zuzanna. Aslan? Powtórzył bóbr. Jak to nie wiecie? On jest królem. On jest panem całej puszczy. Choć nie bywa tu często. Nie było go tutaj za mojego życia, ani za życia mojego ojca. Ale oto doszła nas nowina, jakoby powrócił. Już jest w Narni. On sobie poradzi z białą czarownicą. To on, a nie wy, może uratować pana Tumnusa. I jeszcze potem bóbr mówi następującą rzecz. On wszystko naprawi, jak mówi się w naszych stronach w pewnym starym wierszu. Zło zostanie naprawione, gdy w te Aslan przyjdzie stronę, a gdy głośno on zaryczy, znikną smutki i gorycze, a gdy zębem w koło błyśnie, zimę nagłą śmierć uściśnie, a gdy grzywą złotą wstrząśnie, da początek wiecznej wiośnie. Bardzo ładny wiersz i bardzo ciekawy język jest używany w stosunku do Aslana. Po pierwsze, cała ta mowa o tym, że Aslan jest w drodze, że kiedy on tutaj powróci, zapanuje pokój, zapanuje lato i przepędzi on zło w postaci białej czarownicy. Następnie, kolejna ciekawa rzecz, jaka jest powiedziana, to że mimo tego, że dzieci nic nie wiedziały o Aslanie, to gdy usłyszały jego imię, to już wystarczyło, żeby wzbudzić w nich silne emocje. Mamy tutaj bardzo alegoryczną historię o tym, że ma się pojawić ktoś, kto jest, jak potem jest powiedziane, panem i królem, kto uratuje całą tą krainę przed wieczną śmiercią w postaci zimy i mrozu i przepędzi zło w postaci białej czarownicy. Louis miał bardzo, bardzo chrześcijańskie porównania. I oczywiście ten wiersz, który mówi sam za siebie, że zło zostanie naprawione, kiedy Aslan się pojawi. Znikną smutki, znikną gorycze, przestanie istnieć już zima, a kiedy wstrząśnie grzywą, pojawi się wiosna. No więc, no kurczę, to jest piękna symbolika. Naprawdę. Ja nie wiem, jak Louis to zrobił, że był w stanie wpaść na coś tak niesamowitego. Co u ciebie słychać? Jeżeli podobał się tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.